Witajcie kochani w moim kolejnym odcinku. Tym razem jest to odcinek nie vlogowy, ale odcinek stacjonarny. Będzie bardzo stacjonarny, ponieważ będę tylko siedzieć tu i wszystko, jak widzicie, mam koło siebie. Na pewno patrzycie na to, co tutaj widać i myślicie sobie: matko, kobieto, coś ty zrobiła. Czy ty, przepraszam, obrabowałaś jakąś perfumerię? Nie obrabowałam. Dziś będziemy mówić o perfumach, będzie bardzo pachnąco, czyli będzie to bardzo pachnący odcinek. Moi drodzy, nie obrabowałam perfumerii. Są to zapasy, które zebrałam chyba przez, myślę, że kilkanaście, a może nawet około 20, może przesadzam, ale kilkanaście lat. Niektóre z tych zapachów oczywiście są już wymienione, to znaczy mam już którąś wersję z kolei, albo inaczej, któryś egzemplarz, ale jednak nie są to zapachy, które zostały zakupione, nie wiem, przez ostatni rok, czy dwa, czy trzy, nawet trzy, nie. Są to zapachy, są to perfumy, które zebrały się u mnie naprawdę przez kilkanaście lat. I tak, mam swoich ulubieńców. Mam takich, które lubię najbardziej i mam takie, które lubię troszkę mniej i teraz Wam o nich opowiem. Moi drodzy, więc zaczynamy, żeby nie przedłużać tego odcinka za bardzo. Powiem na początek tylko tak, kto z nas nie lubi pachnieć? Myślę, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale myślę, że kobiety najbardziej, choć mężczyźni również się lubią ładnie prezentować, więc też używają perfum. Natomiast myślę, że kobiety jednak, tak mi się gdzieś tam wydaje, że jednak w dużo większym stopniu. Lubimy pachnieć, lubimy jak jesteśmy, nie wiem, fajnie ubrane, ale do tego jak ładnie pachniemy, to jest super. W związku z tym właśnie dzisiaj mowa o perfumach. Ja też jestem kobietą, która uwielbia perfumy. Perfumy są ze mną w ogóle już jakiekolwiek, są ze mną od bardzo, bardzo dawna. Myślę, że od nastolatki, myślę, że jak byłam małym dzieckiem, to nie, ale jak już miałam naście lat, to jak to każda młoda dziewczyna, chciałam mieć swoje perfumy, więc używałam. Były to perfumy oczywiście żadnych jakichś tam znaczących firm, były to raczej perfumy takie bardziej podróbki, prawda, jakieś takie, nie wiem, w różnych rozlewniach i tak dalej, bo jednak na takie mnie było stać, nigdy nie należałam do rodziny takiej jakiejś super zamożnej, więc nie było stać ani mnie, ani moich rodziców na to, żeby sobie takie perfumy oryginalne kupować, ale zawsze jednak te zapachy jakieś tam ze mną były. Natomiast przyszedł taki moment kiedyś, kiedy to już było bardzo dawno temu, przyszedł taki moment, kiedy to ja zarobiłam swoje pierwsze pieniądze. W każdym razie wtedy postanowiłam sobie kupić pierwsze perfumy oryginalne. I moi drodzy, pierwsze perfumy oryginalne, jak już przejdziemy do rzeczy, są to perfumy Ralph Lauren Romance Woman. Taka butelka. Co Wam mogę o nich powiedzieć? Są to perfumy przepiękne, perfumy bardzo, bardzo eleganckie, bardzo ekskluzywne. Są to perfumy o takim zapachu bardzo cytrusowym, cytrusowo-świeżym, ja bym je tak nazwała. Są to perfumy, które bardzo długo utrzymują się na skórze. Rzeczywiście, jak się człowiek nimi popryska, to faktycznie naprawdę bardzo długo je czuć. Dużo ludzi mówi, że bardzo ładnie pachną, ale nie są to perfumy, które są jakieś duszące. Są to perfumy naprawdę takie bardzo piękne i dyskretnie otulające człowieka i naprawdę przepiękne. Moim zdaniem pasują zarówno na zimę, jak i na lato. Naprawdę. Teraz tak, nuty zapachowe. Cytrusy, fiołek, frezje, goździk, imbir, kwiat lotosu, liczi, lilia, mech dębowy, paczula, piżmo, róża. Tak, taki mają mniej więcej skład te perfumy. Rzeczywiście, naprawdę przepiękny zapach. Wszystkie perfumy, które Wam tutaj pokazuję, są to perfumy no już oryginalne, ale perfumy z takiej półki, nie jak Coco Chanel, która jest może rzeczywiście... które są rzeczywiście piękne, ale jednak z takiej bardzo już wysokiej półki cenowej, bo to naprawdę kilka stówek trzeba mieć na takie perfumy. No tam z około 800 zł gdzieś pewnie mniej więcej, w zależności od różnych promocji. Natomiast te perfumy, tak wszystkie mniej więcej, które Wam będę pokazywać, stoją w granicach powyżej 100, powyżej 200 zł, w zależności od czasu, od promocji i tak dalej. Drugie perfumy, bardzo ulubione moje, które są ze mną no już od bardzo, bardzo, bardzo dawna i wszystkim się, bardzo wielu osobom kojarzą się te perfumy ze mną,
To są, moi drodzy, Amor Amor firmy Cacharel. Wygląda butelka w ten sposób. Ona jest chyba czerwona, jakaś taka ładna. Pięknie wygląda. Także tak. I teraz ja sobie napisałam, że jest to piękny, kwiatowo-świeży zapach utrzymujący się przez cały dzień dyskretnie. Bo to są perfumy, które są mniej więcej jak tamte, podobnie dyskretnie utrzymujące się na skórze. Może nie jakoś tak, wiecie, bardzo, bardzo, że ich nie czuć. Oczywiście, że nie czuć, ale tak naprawdę nie przeszkadzająco. Ale jest to troszkę już inna grupa zapachów. Bo to jest grupa zapachów owocowo-kwiatowych, ale przede wszystkim tak. Skład zapachu. Głowa to jest czarna porzeczka, bergamotka, pomarańcza, mandarynka, liście czarnej porzeczki. Serce to jest róża, lilia, konwalia, jaśmin, morela, a podstawa to jest piżmo, wanilia, bursztyn, fasola tonka, jałowiec wirgiliński, jeśli dobrze doczytam. I naprawdę, słuchajcie, przepiękny, taki świeżo-owocowo-kwiatowy, no tak by można było powiedzieć. No, tu jakieś inne pryskałam wcześniej. Tak, to jest mój naprawdę ulubiony, słuchajcie, zapach. Przepiękny. Ma taką nutkę takiej słodkości, ale takiej delikatniusiej. Prześliczny jest, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kolejne perfumy, również moje bardzo, bardzo ulubione, mają taką butelkę. Jest to Calvin Klein Euphoria. Przepiękny również zapach. To już jest taki troszkę mniej słodki. Można powiedzieć, że... No tak, też troszkę mają tej słodkości, ale dużo mniej. Bardzo długo się utrzymuje również. Jak się wsikniecie, to macie z głowy na cały dzień. I to dlatego ja kocham takie perfumy, bo one są po prostu bardzo wydajne. Choć drogie, no wiadomo, że nie każdego stać na perfumy powyżej 100 czy powyżej 200 zł. Ale jak się... Zresztą zaraz Wam o tym wszystko opowiem. Zapach kwiatowo-słodki i elegancki, tak napisałam. I z nutą orientalną. I teraz skład. Głowa, owoc granatu, serce, lotos orchidea i podstawa piżmo, bursztyn, mahoń, fiołek. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam te perfumy również. Choć mogą nie każdemu podpasować, no bo rzeczywiście każdy z nas ma te zapachy, tolerancję na zapachy inną. Kolejne perfumy, aczkolwiek już ich niestety nie mam, to są perfumy Heary Mugler. Mam dwa. Pierwszy to jest Angel, czyli Anioł. I teraz, moi drodzy, to jest anielska gwiazda, która olśni każdą kobietę. Design flakonu przypomina rozgwieżdżone nocne niebo w czasie ciepłych letnich wieczorów. Dlaczego? Dlatego, że to wygląda tak. To jest rzeczywiście taka piękna gwiazda, ona ma chyba jeszcze kryształki tam w środku, ile ja dobrze pamiętam, albo może to nie w tych było. Nie mam ich niestety, została mi już tylko butelka, ale zapach jest tak mocny, że do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że nie mam już chyba z 2 lata, on się tam w środku utrzymuje, słuchajcie. I teraz tak, on się utrzymuje, jak psikniecie sobie na skórę, czy na włosy, czy na ubranie gdzieś, to przysięgam Wam, że dopóki nie wybierzecie ubrania, to czuć. Dopóki nie umyjecie włosów, to te perfumy czuć. Jeśli ktoś nie lubi takich zapachów, bo to jest bardzo odważny zapach, to oczywiście nie za bardzo, ale ja znalazłam sobie sposób na nie, bo przez jakiś czas na początku to tak, wiecie, psiknęłam, tak jak każdymi perfumami, tak 2 razy gdzieś tu, trochę tu, wiecie. No i oczywiście zaraz wszyscy, ojejku, jak mocno pachnie, ale jak pięknie, ale tak mocno. No i wiecie, myślę sobie, co tu zrobić, bo aż tak to nie lubię zwracać na siebie uwagi, więc wyczaiłam taki sposób, że zaczęłam psikać tylko raz i rozsmarowywałam, słuchajcie. Oczywiście, że się sprawdził i było dużo, dużo lepiej. I teraz tak. Już Wam powiem, jaki tutaj jest skład. Wanilia, patchouli, bergamotka, karmel, owoce tropikalne. Grupy zapachów to jest ewidentnie orientalny zapach. I ten za chwilę, który Wam pokażę, też ma dużo właśnie z tej nuty. Z tym, że ten kolejny to jest Alien. Wygląda tak. Też oczywiście Heary Mugler. I moi drodzy, on jest już lekko delikatniejszy. On już nie jest aż taki mocny. On się utrzymuje tak na cały dzień, powiedzmy. Ale również zapach odważny. Co on ma za skład? Głowa jaśmin, serce kaszmir,
Podstawa bursztyn, grupy zapachów orientalne drzewne, więc bardzo podobny również do poprzedniego, ale naprawdę pięknie otula, to jest już taki dużo łagodniejszy, więc jeśli mielibyście się zastanawiać nad taką mniej więcej nutą, to jest taka nuta słodko... Słodko-świeżo orientalna, tak bym ja to nazwała. Jeśli szukacie czegoś takiego, to polecam bardziej ten Alien niż ten Angel. Kolejna rzecz to jest Hugo Boss Hugo XX. Wygląda tak butelka. Zapach jest, słuchajcie, dużo delikatniejszy niż te dwa poprzednie. Jest to zapach słodko-kwiatowy i taki lekko świeży. Po jakimś czasie staje się dyskretny, ale jednak jest. On się utrzymuje, ale bardzo tak dyskretnie i delikatnie. Mój pies tu cały czas poluje, żeby gdzieś tutaj na mnie wejść. Tak, ja już to widzę, ja to czuję. Tak. Także za chwilę się tak może zdarzyć, że on mi tutaj wskoczy, jak znajdzie sposobny moment. O, właśnie, dokładnie, to jest ten moment. Wejdzie na komputer, to już nie będzie tak wesoło. Wiesz, tylko ja mam taki problem mały, że ja potrzebuję tutaj czytać, wiesz? No. I teraz tak, głowa, czarna porzeczka, mandarynka, litchi, serce to jest róża, ryż, jaśmin, a podstawa to jest piżmo, bursztyn, drzewo sandałowe. No, często jest ten bursztyn, często jest to piżmo, drzewo sandałowe jest też często. Grupy zapachów owocowo-kwiatowe. Kolejne perfumy, to są, słuchajcie, perfumy Lacoste Parfum. Głowa, frezja, ziele angielskie, serce, róża, jajku, on mi zaraz rzuci ten komputer. Róża, jaśmin, hibiskus, a podstawa to jest piżmo, cedr, drzewo sandałowe, kadzidło. I grupy zapachów to są kwiatowo-drzewne, słuchajcie. No, a miś, nie mieścisz się tutaj, nie wiem, czy zauważyłeś. I teraz, moi drodzy, tak, to jest, już Wam pokazuję, to jest to. Słuchajcie, to są przepiękne perfumy, przepiękne, naprawdę, mają tak piękny, kobiecy, delikatny, słodko-kwiatowy zapach, że jeżeli szukacie czegoś naprawdę delikatnego, to jest właśnie to. Tylko mają jeden minus, kompletnie niewydajne, ponieważ się nie utrzymują zbyt długo, przynajmniej na mnie i na moich kilku koleżankach. Sprawdzone, przetestowane i tak wyglądają. Przepraszam Cię, Amiś, ale nie, bo mi to niewygodnie. Także jeżeli, ja powiem tak, ja je kupiłam tylko raz, już nigdy do nich nie wróciłam właśnie przez to, ale myślę, że ja je kiedyś zakupię, bo są tak piękne, że warto je naprawdę mieć, a zwłaszcza na lato. Kolejny. To jest Moschino Isle of Love. Mam je tu. Tak wyglądają, mam taki kapelusik fajny. I teraz, co to jest za zapach? Głowa. Cytryna, czerwona pomarańcza. Porzeczka grejpfrut, serce konwalia, liść cynamonu, róża herbaciana, a podstawa piżmo, cedr, drzewo kanaka. Cokolwiek to jest. Grupa zapachów kwiatowe i drzewne. Zapach bardzo świeży na lato, owocowy i bardzo trwały. Tak, on jest rzeczywiście trwały, na cały dzień faktycznie się utrzymuje. Jest bardzo, bardzo świeży. Jest najświeższy z tych wszystkich zapachów, które Wam teraz pokazuję. Więc jeśli ktoś lubi taki świeżo-cytrusowy zapach, to jest właśnie to i na lato absolutnie super. James Bond 007. Wy myślicie, że ja wszystko tutaj widzę? Nie, nie, nie. Jestem niewidoma, tak jakby ktoś nie wiedział i był tu pierwszy raz. Mam tylko to tak poukładane, że wiem, co gdzie jest. Tak, jestem sprytna. Wygląda tak, butelka. Co to jest za zapach, moi drodzy? To jest taki zapach, który już jest bardzo piękny, lubię go, ale muszę mieć na niego ochotę. Nie może być tak, że używam go, kiedy mi się chce. Kolejne już muszę mieć na nie szczególną ochotę. No wiecie, mam problemy migrenowe, więc niestety nie wszystko. Czasem są dni, kiedy nie mogę używać nic, no i wtedy jest w ogóle ciekawie. I teraz co to są za perfumy? Głowa, róża, pieprz, frezja wino musujące, serce, oleander, oleander, róża, gardenia, jeżyny, a podstawa? Skóra piżmo, wanilia, cedr, drzewo sandałowe. A miś, gdzie ty się tam wpychasz? No on koniecznie chce do mnie, on musi się przytulać, to jest taki pies, no. No na komputer mi wejdź pewnie, jasne. Na brzuchu usiąść. Mi dobrze, że mam trochę większy, to się masz gdzie ułożyć. No, no ułóż się. I to jest grupa zapachów orientalno-słodki. Tak.
I powiem Wam, że tak, bardzo ładny, bardzo taki... No tak, tak bym powiedziała faktycznie, orientalno-słodki, to jest dosyć dobre stwierdzenie. No jesteś kochany. Tak, ale nie masz tu się gdzie ułożyć, a może tu? Co Ty na to? Co byś tu powiedział na to, jakbyś tu był? Może być tu? Spadniesz czy nie? Dobra. I to jest dosyć trwały zapach, więc też go polecam. Następnie mamy firmę Yves Rocher. Jedna to jest, już Wam mówię, woda perfumowana. Quel Quest, no, Tess de Amour. Przepraszam Was, ale nie wiem, jak się to czyta, wybaczcie mi. Yves Rocher, bo pewnie jest francuskiego, więc no ciężko. Tak wygląda buteleczka. To są perfumy, na które też muszę mieć ochotę, one są dobre na lato. Dlaczego? Dlatego, że skład to jest róża, drzewo gwajakowe, żywica benzoesowa, cokolwiek to jest. Jest to zapach bardzo, bardzo cytrusowy z odrobiną pieprzu i dosyć taki w miarę trwały, tak mogę powiedzieć. Naprawdę, w miarę się utrzymuje, więc na spokojnie można sobie go używać. Na lato całkiem spoko. Aczkolwiek już dla mnie mniej ulubiony. I Yves Rocher kolejny to jest Collection ETE, jakkolwiek się to czyta. To jest zapach bardzo letni, bardzo. I zresztą jest to letnia, limitowana woda toaletowa, orzeźwiający lekki zapach musującego koktajlu cytrusów i dojrzewających w słońcu letnich owoców połączony ze świeżością mięty. Znaczy ja go bardzo lubię, ja go na lato używam po prostu i mnie bardzo odświeża, jak jest upał, to po prostu jak mgiełkę sobie go traktuję, jest super. Ale czasem tak nie zawsze pasuje, co zdarza się, że gdzieś mi tam nie do końca, no ale no tu tak jak ze wszystko. Ale on jest troszkę mniej trwały, tak Wam tylko powiem, że trzeba faktycznie jak taką mgiełkę, no, psikać się powiedzmy kilka razy dziennie, tak. I ostatni zapach, to jest zapach, który używam, no już dosyć długo, ponieważ nie używam go często, to jest Avon, woda perfumowana, Rare Pears, jeśli tak się tu czyta, pokazuję. Tak wygląda butelka, to jest firmy Avon, one jeszcze chyba są dostępne z tego co widziałam. To jest, słuchajcie, taka ciekawy zapach w sumie. Nie wiem co, one mają sobie takiego, ja nie umiem tego określić, no troszkę słodkie, ale nie za mocno. Jest to kompozycja kwiatowo-orientalna, no rzeczywiście trochę orientalna jest. I teraz główne nuty zapachowe. Magnolia, drzewo różane, drzewo sandałowe, nuty głowy to. Aldehyd, drzewo różane, soczysta zieleń, nuty serca to magnolia, śliwka, pieprz, matiko. Nuty bazy to klasyczne piżmo, drzewo sandałowe i kojąca paczula. Zapach dosyć trwały, słodki i nieco różany, przyjemny. No rzeczywiście, może tak właśnie, może to jest właśnie trochę różany taki. Mhm, tak, ma coś z tego, faktycznie. No i tak powiem Wam, że długo już go mam dosyć, nie wiem, jak, bo ponieważ właśnie o to chodzi. No i teraz przechodzimy do tego, co chciałam powiedzieć. Bo ktoś pomyśli, no dobra, kobieta zwariowała, ma dużo perfum, w ogóle tak, bo pewnie jest bogata, stać ją na to. Nie, to nie o to chodzi, słuchajcie, ja te perfumy gromadziłam. Tak jak Wam powiedziałam na początku tego odcinka, gromadziłam przez bardzo, bardzo długi czas. I teraz to wygląda tak, że jak macie jedną czy dwie perfumki, to używacie ich zamiennie i na okrągło i zużywają się często. Ale jak macie ich tak dużo, to już używacie je bardzo powoli, bo dziś macie ochotę na te, jutro na inne, na kolejny dzień inne. Ja mam tak, że ja nie mogę codziennie używać tych samych. Zdarza się oczywiście, że za 2-3 dni mi się akurat tak, tak mi spasuje. Tak, jasne, że tak, ale nie mogę zbyt często, ja muszę zmieniać. I teraz tak. Oczywiście wiem jeszcze też i mam nawet, ale nie przyniosłam teraz ze sobą, że są też mgiełki zapachowe. Polecam je również, na przykład z Bath & Body Works. To jest firma, która ma świetne mgiełki, można je stosować jako perfumy i naprawdę super się sprawdzają, a jak się jeszcze je kupi w dobrych promocjach, to naprawdę można niedrogo kupić, a są super trwałe. I jest bardzo duży wybór mgiełek akurat z tej firmy. Z innych firm wiem, że też są i też można wybrać i też są dobre, więc zachęcam. Można całkiem niedrogo i całkiem dobrze. Mam również mnóstwo perfum takich w małych wersjach, do torebki, czy czasem tam, wiecie,
tak po prostu nieoryginalnych. To nie jest tak, że ja używam tylko oryginalne, aczkolwiek uważam, że opłaca się co jakiś czas, każda kobieta powinna tak zrobić, co jakiś czas odłożyć sobie na takie jedne perfumy oryginalne, takie za 200 zł, ja nie mówię, że to musi być nie wiadomo co. I słuchajcie, i zakupić. I jak sobie tak co jakiś czas, nawet raz na pół roku, czy raz na rok, w zależności od tego, jak kogo stać, odżałujecie na takie perfumy, to same zobaczycie, sami zobaczycie, że jak się nazbiera, to potem o wiele dłużej się to wszystko trzyma. Ja już oczywiście mam je na tyle długo, że chętnie bym dołożyła coś nowego, ale ponieważ mam problemy bardzo mocne z migreną i nie mogę wielu zapachów, to niestety szukam już bardzo długo. W związku z tym tutaj do Was prośba, jak macie do polecenia jakieś perfumy, których używacie i które no być może by mi spasowały, bo na przykład zauważyliście tutaj już teraz, jakie nuty zapachowe lubię i tak dalej, to polećcie mi coś, ja chętnie sprawdzę. Niekoniecznie muszą to być oryginały, od razu mówię. Napiszcie mi także w komentarzach pod tym filmem, czy może któryś z tych perfum używałyście, czy może któraś z tych perfum jest Wam w jakiś sposób bliska, jeśli tak, to jaka i dlaczego, czy może macie jakieś marzenie, żeby sobie właśnie któryś z tych zakupić, a czy może ja Was teraz zainspirowałam do tego, żeby właśnie coś zmienić w swoim życiu i kupić sobie coś fajnego, może coś z tych zapachów, może jakichś innych. Dajcie mi koniecznie znać, napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was fajny. Mam nadzieję, że Wam się fajnie oglądało, nawet jeżeli ktoś... Aha, no i jeszcze oczywiście dopowiem, że ponieważ jest taki czas, jaki jest, to może się tak zdarzyć, że ktoś mi powie albo sobie pomyśli: kobieto, czas jest taki, że nie chce mi się w ogóle myśleć o perfumach, ale ja uważam, że po to właśnie, żeby nie myśleć ciągle o tym, co się dzieje, to pomyślmy sobie o czymś przyjemnym, a przecież co może być przyjemniejszego, jak nie pomyślenie właśnie o sobie, o tym, co lubimy, o tym, co kochamy, czyli o zapachach. Przenieśmy się w ten świat zapachów i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się właśnie dlatego podobał, że nawet jeżeli nie wyniosłyście z niego za wiele, bo na przykład stwierdzacie, że to bzdura, to może przynajmniej spędziłyście ze mną miło czas, posłuchałyście o moich perfumach, które lubię i mam nadzieję, że Wam się w związku z tym podobał taki odcinek. Jeżeli ktoś uważa, że to bez sensu, bo przecież teraz ludzie myślą o czymś innym, bo przecież teraz ludzie nie mają pieniędzy, też go rozumiem, jak najbardziej. Ja też teraz nie siedzę i nie kupuję perfum, ale uważam, że pomyśleć, pomarzyć na przyszłość, może jak się to wszystko skończy, dlaczego nie? Także nie dajmy się zwariować, pomyślmy o tym, co nas otacza, o zapachach, o tym, co lubimy i przenieśmy się w ten świat. To już na dziś wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. Mówcie o mnie tam gdzieś w świecie, może ktoś jeszcze do nas dołączy. Robi nam się tutaj całkiem fajna grupka takich osób, które często komentują, piszą coś fajnego, możemy się dzielić, możemy się wspierać i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i bardzo mi się to podoba, bo o to mi tak naprawdę chodzi, nawet już nie o tą ilość osób, chociaż to też jest fajne, jak się wie, jak youtuber wie, że nagrywa dla dużej ilości osób i te osoby są jakieś fajne, to jest fajna grupa, to jest jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej motywująco, ale najważniejsze to, żeby właśnie grupa była aktywna i to jest super. Dajmy sobie nawzajem wsparcie. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!